Na program zaprasza Bonimet, producent Bonidermu. Mydła ziołowego do pielęgnacji skóry w alergiach i trądziku. W jednym z poprzednich programów mówiliśmy o noszeniu maseczek i w związku z tym otrzymaliśmy pytanie na temat alergii. Zioła, które możemy stosować w przypadku alergii, to przede wszystkim czarnuszka siewna. Olej z czarnuszki siewnej zamknięty w hermetycznych kapsułkach jest jednym z najlepszych sposobów hamowania rozwoju alergii. Czarnuszki raczej się nie stosuje na skórę, dlatego że olej eteryczny szybko paruje i te substancje czynne z niego również parują, choć oczywiście można i tak sobie próbować to stosować. Druga rzecz, którą my polecamy zazwyczaj, to jest takie specjalne mydło ziołowe, które stosował już od lat 80., 90. ojciec Grzegorz Sroka. Ono tam zawiera oprócz substancji typowych jak dla mydła ziołowego, także mydlnice, łopian, rumianek, tatarak i wersenian sodowy, czyli EDTA NA2. Ta substancja jest ciekawa, dlatego że ma własności terapeutyczne, wykorzystywana jest ona we wlewach kroplowych dla helatacji organizmu, ale tutaj jest wykorzystywana zewnętrznie, rzeczywiście świetnie sprawdza się w terapii. Jeżeli ktoś ma bardziej zaawansowane zmiany na skórze, to należy już stosować też i bardziej zaawansowane środki. Można tutaj zastosować takie maści ziołowe, które mają w swoim składzie rumianek, babka lancetowata, fiołek, nagietek, olejki eteryczne. To receptura takiego kremu maści ziołowej jest tutaj z prawej strony widoczna. My zazwyczaj tego używamy. To jest przy takich bardziej zaawansowanych zmianach alergicznych można ją stosować. Ponadto trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że alergia już... Teraz abstrahuję od sprawy maseczek, ale w ogóle alergia skórna, te pokrzywki na skórze pojawiają się na skutek jakichś zaburzeń alergicznych toczących się w jelitach. My zjadamy jakieś potrawy, w wyniku tego mamy wysypkę na skórze. I właśnie do tej sytuacji nawiązuje a propos Grzegorza Sroki, dlatego że stosował on wtedy w latach 90. już taką mieszankę ziołową u dzieci, które miały egzemy alergiczne i ta mieszanka składała się przede wszystkim z rumianku, z babki lancetowatej, z kminy, koperku, anyszku i ona rzeczywiście dawała znakomite efekty, gdyż chroniła, zwiększała barierę jelitową i antygeny, które mogły wywołać alergię, nie przenikały przez tą barierę. I po stosowaniu takiejże właśnie mieszanki ziołowej obserwowano poprawę, nie od razu, ale po gdzieś około miesiącu, dwóch miesiącach te efekty na skórze były bardzo widoczne. I to jest jakby kwestia alergii, takiej zrozumieniu słowa alergii. Ale jest też jeszcze jedna sprawa. Pokrzywka przewlekła. Pokrzywka przewlekła to schorzenie, które ma od 1 do 3% ludzi i to są nawracające zmiany takie właśnie pokrzywkowe na skórze i wtedy trzeba leczyć to zupełnie inaczej, bo to jest choroba o podłożu autoimmunologicznym. W tej chwili Państwo widzicie na ekranie przykład takiego badania, które znalazłem na stronach Europejskiej Agencji do Spraw Leków, EMY, i tam to badanie pokazuje, że można łączyć ekstrakt z korzenia piwoni z cetyryzyną, czyli typowym lekiem antyhistaminowym. I gdy takie połączenie zastosujemy, mamy po pierwsze bardzo dobry efekt terapeutyczny, a po drugie mamy też rzadko nawroty. Dużo rzadziej osoby stosujące piwonię razem z lekiem chemicznym mają te nawroty. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że można taką cetyryzynę zastąpić bardzo skutecznie. Czym? No właśnie tym, o czym mówiłem na początku, czyli olejem z czarnuszki siewnej. Więc zalecam Państwu olej z czarnuszki siewnej doustnie plus korzeń z piwoni białej w przypadku przewlekłej pokrzywki i efekty tego są, jak Państwo widzicie, bardzo dobre. Sponsorem programu był Bonimet, producent Bonidermu, mydła ziołowego do pielęgnacji skóry w alergiach i trądziku.